Dzisiaj temat szalenie ważny. Na naszej tablicy zapisaliśmy sobie ten temat symbole wiary. Symbole wiary. Pięknie to brzmi. Dlaczego w ogóle symbole? Zacznę od tego, że katechizm uczy nas takiej pokory wobec słów. Często używa słów, które my rozumiemy potocznie inaczej, a okazuje się, że tam jest inna treść. Przypominam, tak było ze słowem tradycja rozumieliśmy to jako zbiór zwyczajów, a chodziło o słowo... Coś, co jest przekazywane. Przekazywanie, nawet, nawet testament, mhm. tradycja, czyli takie przekazywanie. No a dzisiaj mamy takie słówko symbol wiary. Można by było powiedzieć inaczej, wyznanie, wyznanie wiary. Wyznanie wiary, tak. Natomiast mówimy symbol i to słowo symbol trzeba sięgnąć do języka greckiego, gdzie chodzi o takie słówko symbolon. Było to związane z pieczęcią przełamaną na pół. Chodziło o znak. Jeżeli mamy jedną pieczęć, łamiemy na pół, jednej osobie dajemy połówkę, drugiej osobie dajemy połówkę, to jak one się spotkają i to połączą, to razem to tworzy jedność. Tak można było zweryfikować, że te dwie osoby były razem w jakiejś sprawie. To na filmach widać, nie? że ktoś ma wykonać zadanie, najpierw dostaje pół banknotu, po wykonaniu zadania dostaje drugie pół banknotu. No to tak działa jak dzisiaj skrytka bankowa: że ja mam klucz. Bankier ma drugi klucz, jak oba pasują do jednej skrytki, to ona się otwiera. Dokładnie, dokładnie. No jak i... tutaj się zajdą dwie połówki symbolu i pasują do siebie, to coś się otwiera. To znaczy, że to pasuje do siebie. Tak. Słowo klucz to, że to pasuje. pasuje. Jedno pasuje do drugiego. I teraz symbol wiary, jeżeli ktoś coś wyznaje, a to drugi musi do czegoś pasować. A drugi wyznaje to samo, jeżeli to do siebie pasuje, no to znaczy, że to nam zafunkcjonowało. No mamy symbole wiary. Czyli mamy coś, co jest przełamane na pół. Ktoś musi mieć jedną połówkę, ktoś musi mieć drugą połówkę. Dokładnie. I teraz wyobraź sobie, że to jest ten moment, kiedy ktoś ma chrzest. Jedną połówkę ma Kościół, drugą połówkę ma ten, który chce przyjąć chrzest. Przykładają do siebie, czy ta wiara jest jednością, czy to, co wierzą jedni, pasuje do tego, co wierzy ten jeden. No dokładnie, tak. To, co jest wiarą wspólnoty Kościoła. Czy się zgadza, czy zgadza pasuje do tym, tego, co wierzy ten. W sumie co wyznaje. to powinny powiedzieć w drugą stronę, że to, co ten, który wyznaje, bo chce przyjąć chrzest, pasuje do tego, w co wierzy kościół. No ale jak już poruszyłeś ten temat chrztu, to, to może warto powiedzieć, że te symbole wiary są przede wszystkim w starożytnym kościele przy chrzcie używane. Symbole wiary. Mamy tu na myśli dwa wyznania wiary nam najbardziej znane. Jedno to jest to, które mówimy na różańcu. Drugie to jest to wyznanie wiary, które mówimy na przy świętej. Kiedy mówimy w katechizmie symbole wiary... Łatwiej powiedzieć, że jest krótsze i dłuższe. <laughs> to myślimy tak o tych jak dwóch. Jak się modlimy na różańcu, to mówimy to krótsze, tak. a jak jesteśmy na przy świętej w niedzielę albo święta... To mówimy to dłuższe. Jak myślimy o symbolach wiary, to myślimy o tym, co nam się najczęściej myli. <laughs> I ma taką nazwę, to drugie, nicyjsko-konstantynopolitańskie, a to pierwsze też ma inną nazwę, po prostu skład apostolski. Albo skład, symbol rzymski. Symbol rzymski, tak jest. No a dlaczego skład apostolski? Taka nazwa, skąd? Skład apostolski, ta nazwa to w ogóle związana jest z taką legendą, która jest dużo starsza... Yy, Ktoś postanowił, żeby każde zdanie, tych zdań z o dziwo 12 przypisać poszczególnym apostołom. Czy co? Każdy napisał jedno takie zdanie? Według tej legendy, te legendy mają kilka wersji, ale według jednej z nich apostołowie spotykają się w dniu wniebowstąpienia. Spotykają się na górze, w okolicach Góry Oliwnej. Dzisiaj tam jest taka grota, nazywana jest też Spelunką. Że oni się spotykają w tej grocie, i wtedy każdy powtarza jedno bardzo ważne zdanie, które pamiętają z nauczania, z tego, co Chrystus im zostawił. I w ten sposób powstaje tych 12 najważniejszych zdań, które dla kościoła są takim wzorcem, co do którego będą porównywać. Z jednej strony fajna legenda, a z drugiej strony coś bardzo symbolicznego. No to jeszcze może inne pytanie, bo powiedziałeś, że mamy, jak mówimy o symbolach, to mówimy o dwóch, które znamy dzisiaj, czyli właśnie tym składzie apostolskim i drugim, tym dłuższym, nie będę mówił całej nazwy. Są jeszcze jakieś inne symbole? W ogóle trzeba powiedzieć, że tych symboli wiary w historii Kościoła jest bardzo wiele. Warto wspomnieć ten najnowszy symbol. To jest ułożony przez Pawła VI, to jest XX wiek, to jest 1968 rok. Powiedzielibyśmy najnowsza wersja. Najnowsza wersja. To co katechizm powtarza tak bardzo mocno, żaden z tych symboli, które powstał w historii kościoła, nie traci nic ze swojego znaczenia. Nie można go traktować jako jakiś bezużyteczny, że czy się przestarzały. przestarzał na przykład, no nie? Nie wolno tak myśleć. Zresztą to też widać po tym, jak my korzystamy, że korzystamy tak naprawdę z tych najstarszych symboli. Ten nasz skład apostolski jest najstarszy, on jest nazywany rzymskim, ponieważ jest związany z Rzymem i to też jest piękne sobie tak pomyśleć, że ja wyznaję te same słowa, które powtarzali ludzie w trzecim, drugim, II, IV wieku. No a jeszcze chciałem to dokończyć. Żadnego z tych symboli z historii Kościoła nie wolno traktować jako zdezaktualizowanego czy przestarzałego, cośmy powiedzieli, bo one wszystkie mówią o prawdach naszej wiary. Nasze tak. Prawdy naszej wiary się nie dezaktualizują. Po prostu to jest inna forma ich przekazania, inna forma Najczęściej ich ujęcia. albo rozwinięcie. Czasami to jest bardziej poetyckie, czasami jest położony akcent na jakąś sytuację, tak jak mówiłeś, że w tych dziejach, w tym czasie Kościoła ktoś... Walczył z jakąś herezją i akcentowali taką prawdę. Jeszcze mamy jakieś takie ciekawe wyznania wiary, symbole? Mamy toledański, laterański, lioński, trydencki. Pokazują też taką ważną prawdę, że w tej późniejszej historii kościoła najczęściej wyznania wiary, symbole powstawały na soborach, ewentualnie synodach. No to ja bym cię jeszcze zapytał, jaki był naj Prostszy symbol wiary w Kościele i skąd pochodził? No Myślę, że to warto też rozwinąć to pytanie. To byś tak jak zapytał, jakie było najprostsze wyznanie wiary. Tak. Więc najprostsze wyznanie wiary, którym można było sprawdzić, że moje wyznanie pasuje do wyznania danej wspólnoty, to było wyznanie, że ja wierzę w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego. I pochodziło od... Pochodziło to wyznanie od samego Jezusa. Od samego Jezusa, no nie, to jest niesamowite, że pierwszy symbol wiary dał nam sam Pan Jezus. Czyli Jezus dał taki próbnik, nie? Jeżeli ktoś będzie wyznawał to, to znaczy, że jest blisko Was. Tak, dał takie, powiedzielibyśmy dzisiaj minimum z minimum. To by się zgadzało.